Za mną budynki. Budynki nie. To brama wjazdowa do jednego z najbardziej tajemniczych, z najpiękniejszych osiedli we Wrocławiu. Wrocławskie Sępolno. Kiedyś to była malutka wioska, w której stało zaledwie kilka domków. Natomiast kiedy w 1919 roku zaczęły powstawać kanały i utworzona została Wielka Wyspa, powstał pomysł, żeby tu właśnie stworzyć dzielnicę ogród. Dzielnicę, w której klasa średnia, co jest bardzo ważne, będzie mogła mieszkać w otoczeniu zieleni, mieć własne ogródki, własną przestrzeń życiową. Ta dzielnica została zaprojektowana w bardzo ciekawy sposób. Jeżeli podlecimy nad Sępolno i spojrzymy na te domy pod pewnym kątem, to mamy takie wrażenie, że te 100 hektarów porośniętych zielenią i wypełnionych domami ma kształt orła. I jeżeli przyjmiemy, że rzeczywiście jesteśmy na początku dzielnicy, bo tu mamy początek Sępolna, która ma kształt orła, to w tej chwili stoimy na jego głowie. Za mną brama, a przy bramie pierwszy symbol, który pokazuje, że ta dzielnica miała być dzielnicą dla rodzin, czyli płaskorzeźba z ojcem, matką i dzieckiem. Trzy ważne nazwiska: Heim, Walich i Kempner. Trzech architektów, którzy wraz z wieloma kolegami stworzyli coś w rodzaju kooperatywy. To był też taki nowy pomysł. I ta kooperatywa od początku do końca zaprojektowała i wymyśliła to osiedle. Po wojnie Sępolno zmieniało się bardzo szybko. Co prawda same budynki pozostały w takiej formie, w jakiej zostały zbudowane, niemniej jednak część z nich zmieniła swoje przeznaczenie. Jak chociażby Kościół Ewangelicki, w którym powstały dwa kina, między innymi znane chyba wszystkim mieszkańcom Wrocławia, kino Światowid. Sępolno ze względu na swoją wspaniałą urodę jest miejscem, w którym kręconych było wiele filmów. Warto również przypomnieć, że jednym z najbardziej znanych mieszkańców Sępolna był Marek Chłasko, który mieszkał przy ulicy Borelowskiego. A dzisiaj warto tutaj przyjść na spacer, zobaczyć tę niesamowitą zieleń, poczuć ciszę, której mamy we Wrocławiu jednak coraz mniej.